Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy w faktycznym Domu Kultury w Warszawie. Witamy tych, którzy są z nami tutaj. Mogą Państwo dać jakiś znak, że są? Na przykład oklaskami, o właśnie. Bardzo mi się podoba to takie nieme machanie z tyłu, to wszyscy na pewno się zorientują. Witamy też naszych widzów online. To jest warszawska premiera książki, na którą ja i wiele osób czekało. Czekaliśmy od lat, wreszcie jest. Ma ponad 1100 stron. Tak wygląda jej wspaniała okładka. Nosi tytuł Wojna, antologia reportażu wojennego. No a autorem tego dzieła, tego wyboru, opracowania jest jedyny taki na świecie Wojciech Jagielski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fani reportażu i też fani antologii na pewno doskonale pamiętają, że przygotowaną przez Mariusza Szczygła antologię Strona 20, antologię polskiego reportażu zamykały Wieże z Kamienia, fragment twojej książki. No i to była antologia i autor się z tym określeniem nie kłócił, przeciwnie, przyjaźnił się z nim. Ty natomiast, jak wiem, masz do określenia antologia stosunek, można powiedzieć, lekko skomplikowany. Dlaczego? Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Dziękuję za zaproszenie i za Państwa obecność. Mam nadzieję, że nie uznacie tego czasu za stracony, ale to też i od Państwa wiele zależy. Ja mam bardziej może skomplikowany... Mały szantażyk. Do słowa antologię podchodzę z pokorą i z pewnymi zastrzeżeniami, bo nie uważam się za literaturoznawcę i pewnie Mariusz też się nie uważa, ale Mariusz z całą pewnością wie więcej o reportażu jako takim, o teorii reportażu, o historii reportażu niż ja. Po drugie czy po trzecie układał nie on sam, bo z Julianą Jonek układali antologię reportażu, czy dokonywali wyboru antologii reportażu polskiego, więc wszystkie teksty były napisane w języku dla nich zrozumiałym. A ja w życiu bym się nie podjął takiego wyzwania czy zadania, jakby ktoś postawił je przede mną, zrobienia, opracowania antologii reportażu wojennego, gdzie miałyby zostać wybrane teksty autorów zagranicznych. Moje umiejętności lingwistyczne są bardzo ograniczone. Mogłem wybierać tylko wśród rzeczy przetłumaczonych i wydanych po polsku, albo po angielsku, po rosyjsku i to w zasadzie wszystko. Mógłbym oczywiście męczyć się z francuskim, ale to ze szkodą dla tekstów francuskich. Państwo byście się o tym nie dowiedzieli, jak ja mówię po francusku. No więc to jest pierwsze ograniczenie. No więc jeżeli skasowałem sobie wszystkich autorów, których języków nie rozumiem, nie władam, no to już to nie mogło być antologią. Mogło to być tylko i wyłącznie moim osobistym wyborem, dokonanym według jakiegoś planu. I ten plan, znaczy najpierw mnie przestraszyło i odmownie chyba potraktowałem propozycję podjęcia pracy nad taką antologią, a później zgodziliśmy się przy stole, przy kolacji, więc podejrzewam, że też jakieś środki wzbudzania entuzjazmu też tam były, że będzie to mój osobisty wybór. I już chyba wtedy wiedziałem, czy wpadłem na pomysł, że to będzie opowieść o ostatnich 100 latach historii, napisana głównie o wojnach, no właśnie, ale przez naocznych świadków, może niekoniecznie korespondentów wojennych, ale ludzi, którym zdarzyło się przy tych wojnach i nie tylko wojnach być, bo szybko wprowadziłem sobie, dla samego siebie, poprawkę, że nie będą to wyłącznie wojny, ale wydarzenia, które... No, ja znów arbitralnie i osobiście uznam za ważkie w tym stuleciu. Pierwszą podpowiedzią, to też prawdopodobnie już wpadła mi do głowy przy tym stole, to skoro ma być to 100 lat, no to początek XX wieku, no to wojny burskie. No to były wojny, które też były obecne w mojej pracy dziennikarskiej w południowej Afryce. Miałem szczęście trochę czasu spędzić. No i pojawił się od razu na poczekaniu jako pierwszy znakomity autor, no bo korespondentem wojennym podczas wojen burskich był Churchill. No więc miałem od kogo zaczynać i potem już dopasowywałem wydarzenia do i autorów, którzy o takich wydarzeniach pisali. No i to jest całe zastrzeżenie, że jest to mój osobisty wybór, to nie jest the best of, to nie jest antologia.
Mogę próbować odpowiadać, dlaczego kogoś nie wybrałem, a dlaczego kogoś wybrałem, ale jeżeli powiem, kogo nie wybrałem, czy kogo pominąłem, to nie dlatego, że uznałem, że jest gorszy niż ten, kogo wybrałem. Zwykle dlatego, że nie miałem o nim pojęcia albo za mało czytałem tego kogoś. Czyli też przyznajesz się, że to jest książka, która została właściwie na tobie w jakimś sensie, w cudzysłowie, wymuszona przez żołądek do mózgu, tak? Nie. Podczas kolacji powiedziano, chcielibyśmy, żeby pan nad tym popracował. Za kolację, nawet za krapianą bym się nie podjął takiej pracy. Zawsze od czegoś trzeba zacząć. Ale ta rozmowa mnie bardzo zainspirowała. Pomysł, nie powiedziałem od razu nie, pomyślałem sobie i bardzo szybko się do niego przekonałem. W zasadzie pierwsze jakieś próby sporządzenia jakiegoś konspektu czy planu, co to będzie, zachęciły mnie do tego. Bardzo, bardzo mnie to zaciekawiło, a już lektura tekstów, które mogły się znaleźć, bo nie wszystkie teksty wybrane przeze mnie, przez wydawnictwo, mogły się znaleźć w tej antologii czy w tym wyborze, dlatego że prawa autorskie to jest strasznie skomplikowana materia i to wydawcy dopiero zobaczyli, przekonali się, jaka trudna jest to góra i jak ciężko ją zdobywać. Moja praca w porównaniu z ich robotą była lekka, łatwa i przyjemna, bo rzeczywiście była przyjemna, bo lektura nie jest niczym nieprzyjemnym. Jeżeli coś mnie nudziło, to po prostu odkładałem na bok i brałem się za to, co uznawałem za coś ciekawszego, lżej, lepiej napisanego. Historia też jest czymś, czym się zajmuję na co dzień, nie z przymusu, tylko z pasji, bym powiedział. Dziennikarstwo jest czymś więcej chyba niż pasja, bo wlazło we mnie tak, że jest mną. Nie dziennikarstwo jest mną, ale zrosło się ze mną tak, że ciężko mi sobie wyobrazić, żebym przeszedł na emeryturę, a przejdę z całą pewnością, ale żebym po przejściu na emeryturę przestał być dziennikarzem. Wciąż nim będę, nie wiem, co będę robił, ale na pewno nie przestanę być dziennikarzem. Więc to wszystko, co robiłem, było przyjemne i było coraz przyjemniejsze. Mniej przyjemne zaczęło się robić, kiedy pojawiły się te kłopoty, kiedy pojawiło się niebezpieczeństwo, że ktoś, kogo uznałem, że muszę mieć w tym wyborze, nie można było znaleźć spadkobiercy. Albo, też jest ironia losu, w tych czasach analogowych moich trudno było zdobyć numer telefonu domowego do jakiegoś pisarza, ale jak już się zdobyło i zadzwoniło, to jednak ktoś tą słuchawkę w końcu podniósł. Mógł to nie być pan pisarz, ale jego sekretarka, agentka, żona. W każdym razie była jakaś rozmowa. A teraz, kiedy nie ma nic łatwiejszego, jak znaleźć adres jakiś tam niby pewny do autora, to można wysyłać 150 tysięcy listów i na żaden się nie dostanie odpowiedzi, bo ta łatwość komunikacji pociągnęła za sobą łatwość nieodpowiadania na listy, łatwość nieodpowiadania na jakiekolwiek komunikaty. Tu się z tobą zgodzę, mając masę doświadczeń w tym zakresie, że mam wrażenie, że agenci literaccy głównie zajmują się tym, żeby dziennikarze nie dotarli do osoby. Oni chyba od tego są. Tak jak rzecznik prasowy zawsze był od tego, żeby nikomu nic nie mówić. Pamiętam taką historię z życia wziętą, jak wreszcie udało mi się spotkać z pewną amerykańską pisarką i taki bardzo przejęty zapytałem ją, jak się czuje córka, ponieważ przez pół roku słyszałem, że miała poważny wypadek i była w szpitalu i dlatego nie mogło dojść do wywiadu, po czym okazało się, że córce nic nie było, tylko agenci to wymyślali na poczekaniu, więc myślę, że to są bardzo trudne osoby we współpracy, ale teraz wracając do wątku wyboru jeszcze, mówiłeś o tym, że być może Mariusz Szczygieł bardziej się zna na reportażu od ciebie. Nie wprowadzajmy takiej gradacji, to nie ma sensu, nie dzielmy Polaków. Chodzi mi o to, że chciałbym, żebyś odniósł się do kategorii ważkie. Co dla ciebie było istotne, ważkie w tych tekstach na tyle, by znalazło się albo mogło znaleźć się w tej twojej osobistej antologii? Z całą pewnością znaczenie wydarzeń. Te wojny burskie były wprowadzeniem i upierałbym się, że to były ogromnie ważne wojny. Jednak zadecydowały nie tylko o przyszłości południowej Afryki, ale były pewnego rodzaju przygotowaniem, takim ogniowym też, do I wojny światowej. Pierwsza wojna, druga wojna, to wiadomo, były oczywiste cezury. Upadek komunizmu, 11 września, parę takich tych podstawowych rzeczy, które jakby nie podlegają dyskusji, miałem.
wiedziałem, że muszę się liczyć, bo poza tym wyborem wydawca oczekiwał i ja sam też się do tego chciałem, no dosyć szybko przekonałem i zaraziłem, żebym też pisał coś od siebie. No nie mogłem wybierać swoich własnych tekstów i na pewno bym tego nie zrobił, natomiast chciałem coś tam, żeby było w tej książce, ponieważ nie jest to antologia, jest to mój wybór, no więc żeby usprawiedliwić ten mój wybór, chciałem dopisać parę kartek od siebie. Najpierw myślałem, że będę pisał po parę stron o każdej z tych wojen, o autorze może, ale potem wydało mi się to takim niepotrzebnym, bo rozpychającym rozmiar tej książki. Gdybym zatrzymał się przy tej formule, to ta książka to byłby może pierwszy z czterech tomów. No więc to odrzuciłem i uznałem, że będę pisał o tym i wtedy, kiedy coś mi przyjdzie do głowy, albo kiedy uznam, że mam czym się podzielić z czytelnikami. Albo że uznam jakąś część tego fachu za istotną, żeby o niej opowiedzieć, jak chociażby o fotoreporterach. Cały jest rozdział o fotoreporterach. No więc te wydarzenia były jakby oczywiste, dopasowywałem autorów. Wojny burskie, Churchill. Pierwsza wojna, miałem kłopot ogromny, aż ktoś mi odkrył Ferenca Molnara. Moja absolutna rewelacja. Odkryłem nielubianego autora, którego kojarzyłem z okropną dla mnie obowiązkową lekturą, Chłopcy z pracy broni. A tutaj, proszę bardzo, odkryłem pisarza, może jeszcze nie na stare lata, ale odkryłem pisarza. Rewolucja. Co więcej, opisującego działania wojenne, które toczą się na terenach dzisiejszej Polski. No, to ja wybrałem. On opisywał nie tylko, on był korespondentem z tej części wojny, na której mógł być. Rewolucja październikowa, no to oczywiście, że John Reed. Druga wojna światowa, no ogromny kłopot, dlatego że cała masa wybitnych nazwisk, sławnych, ludzi, którzy o tym pisali, a musiałem wprowadzić ograniczenia, więc zdecydowałem się po dwóch, po trzech z każdego frontu. No tak się złożyło, że z zachodniego frontu nie było radzieckich korespondencji, ze wschodniego prawdopodobnie bym się doszukał, ale jakbym znalazł jakiegoś zachodniego korespondenta, to by proporcje mi się zachwiały. No, chciałem też, żeby to nie było tak strasznie europocentrycznie i zachodniocentrycznie. Zależało mi bardzo, żeby wprowadzić do tego wyboru jakieś wydarzenia, które działy się gdzieś w świecie, a niekoniecznie w Europie. Dlatego jest fragment maleńki o inwazji Włoch na Etiopię. Jest krótka depesza o Mahatmie Gandhim. To tuż po II wojnie. No więc te wydarzenia główne no były jakby dla mnie oczywiste, natomiast starałem się do tego dokładać takie uzupełniające, które pokazały taką, bardziej uplastyczniły te stulecie, że to nie tylko była historia Europy i ta historia nie rozgrywała się tylko w europejskich stolicach. Autorów też szukałem, innych, nieeuropejskich, no z tym był wielki kłopot i sami się Państwo przekonacie na spisie treści, że ich jest dramatycznie niewielu. No ale nie czytając po chińsku, w hindi, po arabsku, trudno było znaleźć mi ich. Jedyna taka wątpliwa satysfakcja to, że z tej mojej listy autorów, których chciałem umieścić, ostatecznie nie znalazł się tylko jeden, Hamid Mir, pakistański dziennikarz. I dlaczego on się nie znalazł, to w zasadzie trudno powiedzieć. On po prostu nie odpowiadał, bo ani nie była to kwestia, nie był aż tak bardzo konieczny autor, ale no chciałem mieć tego Hamida Mira, dlatego że on pisał o powstawaniu, o początkach Al-Kaidy i byśmy powiedzieli dzisiaj dżihadyzmu pod Hindukuszem. Dla niego ten dżihadyzm pod Hindukuszem miał troszeczkę inne, ja wiem, czy oblicze, no pokazywał inną perspektywę. Mnie na tej perspektywie bardzo, bardzo zależało. Kiedy mówisz o tych nazwiskach i o odkryciach, to myślę sobie, że musiały dwa wilki w tobie walczyć ze sobą. Pierwsze, mieć wybitnych, cenionych na całym świecie autorów. Prawda jest taka, że wielu dobrze zapowiadających się pisarzy zaczynało jako korespondenci wojenni i masz w tej książce noblistów po prostu. Tak wyszło. Z Churchillem włącznie pamiętajmy, że on dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za swoje dzienniki, a nie chociażby za działalność polityczną, Nagrodę Pokojową, chociaż nie wiem, czy by mu się należała.
Ale właśnie myślę o tym, że jak często kładłeś na jednej szali znane nazwisko, a na drugiej mniej znane nazwisko, ale znacznie bardziej wybitny tekst? No, starałem się utrzymywać równowagę. No, do tych wielkich nazwisk, chociażby w rozdziale o II wojnie światowej, wprowadziłem Erniego Pajla, który wielkim pisarzem nie był. A jednak wśród żołnierzy na II wojnie światowej i w tym środowisku dziennikarskim uchodził za taki jakby punkt odniesienia, wyznacznik przyzwoitości, rzetelności, no wszystkiego co najlepsze. Też szukałem, znaczy może szukałem, łatwo było mi wprowadzić, to szukałem też tak właśnie, żeby pokazać, że i noblista może być wielki pisarz świadkiem, a także ta relacja tego wielkiego pisarza może się wydać dosyć nawet powierzchowną oceną taką reporterską, a reporter napisze coś dużo lepszego, głębszego. Ale no, musiałbym tą książkę rozbić na dziesięciolecia, żeby to zrobić tak naprawdę poważnie i rzeczywiście pokazać całą tą plejadę. Nie miałem takiego chyba problemu, że musiałem się na kogoś zdecydować. No tak, no, wiedziałem, że chcę wojnę hiszpańską, no bo to jednak wojna domowa w Hiszpanii była zbyt ważnym wydarzeniem, żeby ją pominąć. No nie można było pominąć. No i tu też było wielu kandydatów. No nie mogłem rozdąć tego rozdziału hiszpańskiego do rozmiaru 100-150 stron. Musiałem te jakieś proporcje jednak zachowywać. Zdecydowałem się na Orwella, tylko i wyłącznie Orwella. No, zdecydowało jego sławne nazwisko, ale nie tylko, no bo jego obserwacje i jego relacje z tej wojny były ciekawe i on sam wylądował na tej wojnie nie jako pisarz, nie jako korespondent, tylko jako ochotnik. On pojechał walczyć, a przy okazji napisał książkę. No tak, ale właśnie to jest jeden z tych elementów zaskoczenia, które ci wyszły w tej książce, to znaczy jest tu Hemingway i jego byśmy oczekiwali w relacji z wojny domowej w Hiszpanii. Tymczasem ty sięgasz po Orwella, który swoją twórczość literacką poświęcił opowieści o złu, o reżimach i o tym wszystkim, co się dzieje. No, było to dla mnie bardzo budujące, że tak wielu wielkich, największych pisarzy zaczynało jako dziennikarzy, że mieli w swoim życiorysie takie epizody, jak właśnie te korespondencje zagraniczne, bo wielu było korespondentami gazet gdzieś w świecie, ale wielu z nich też jeździło wyłącznie na te wielkie, bo oni jeździli, ich wysyłano, bo Hemingway by pojechał pewnie na każdą wojnę, pojechałby na każde wydarzenie, żeby błyszczeć i być na pierwszej stronie, ja to doskonale rozumiem, ale byli też tacy jak Steinbeck, który może się nie pchał na tą wojnę, ale były pisma kolorowe, które bardzo chciały, nie ilustrowane, przepraszam, nie kolorowe, ilustrowane, które chciały mieć wielkiego autora, żeby on pisał właśnie o tych frontach zachodnich, o wojnie gdzieś tam daleko. Do tego stopnia Steinbeckowi to się spodobało, że nawet pojechał relacjonować wojnę wietnamską, aczkolwiek to było już może nieudana ta jego wyprawa i bardzo jego wizerunek wśród jego publiczności amerykańskiej ucierpiał na tej jego wyprawie. Pisałem też, bo te moje wtręty o tych pisarzach. Jeżeli Państwo przeczytacie ten rozdział o korespondentach z zachodniego frontu, ale i ze wschodniego i ich losach, kim oni byli, jak ich losy się plątały, no to były dramaty czasami fitujące w elementy jak dobry dramat, w groteskę, w jakieś humorystyczne rzeczy też, ale te ich losy zasługiwały na dobre powieści i to takie sążniste, grube powieści. Żeby to pominąć. To był pretekst dla mnie, żeby sobie pozwolić na napisanie 30, czy 20, czy 50 stron. Czyli los na przykład był dla ciebie największym zaskoczeniem albo niesamowitym odkryciem? Chyba jednak tego Steinbecka, no to ich trzech, ta nieszczęsna Marta Gellhorn z Hemingwayem. No, to już film nakręcono i książki napisano. Steinbeck, nie wiedziałem, że Steinbeck z Robertem Capą. Wiedziałem, że on pojechał do Rosji, Steinbeck. Kiedyś to nawet czytałem i nie podobała mi się ta książka. I gdzieś mi umknęła postać Roberta Capy. Capa no, to jest papież fotoreporterów. Ja jeździłem jako dziennikarz
może nie wyłącznie, ale głównie z fotoreporterami. I ten kapa gdzieś się, cały czas gdzieś się krąży, to jego zdanie, że jak twoja fotografia nie jest wystarczająco dobra, to znaczy tylko, że nie podszedłeś za blisko. Już po prostu słuchać tego nie można było, ale on był taką postacią kanoniczną i ten kapa w tym wszystkim. No, ci korespondenci z frontu wschodniego, wybrałem Grossmana i Simonowa i nie wiem, którego los jest bardziej dramatyczny. Chyba bym powiedział, że nawet może tego Simonowa nieszczęsnego, apologety stalinowskiego, który później i nawracał się i przechodził. No, myślę, że wszyscy ci, o których zdecydowałem się napisać, to były losy wyjątkowe, nie tylko postaci. Frederick Forsyth, dzisiaj zapomniany może, ale w moich czasach 20 czy 30-letnich, no to była, wszyscy się zaczytywali Forsythy. Forsyth, który tak bardzo wyszedł ze swojej roli, że nie tylko opisywał wydarzenia polityczne w Afryce, ale sam prawie że zasponsorował zamach stanu, który później opisał, przerobił na bestsellery, zarobił na tym grube pieniądze. Więc no, wszyscy z nich. Może brakuje w tej książce i mnie samemu takich historii życiowych tych najmłodszych, tych z lat 90., z przełomu stuleci, bo ich najmniej może znam, a może dlatego, że te ich życiorysy wciąż są pisane, więc może to najlepsze jeszcze. Najlepsze, najdramatyczniejsze może przed nimi, że jeszcze o tym nie opowiedzieli nikomu. Aczkolwiek myślę, że z takim Edem Wuliamim jakby usiąść, porozmawiać, to też niezła powieść mogłaby wyjść. To teraz bym chciał jeszcze sparafrazować zdanie, które często pojawia się w trudnych sytuacjach, gdy dochodzi do tragicznych wydarzeń na świecie w wielu portalach. To zdanie brzmi zwykle: wśród ofiar nie było Polaków. I teraz chcę powiedzieć, że wśród autorów twojej książki nie ma zbyt wielu Polaków, co dla niektórych może być zaskoczeniem, ponieważ żyliśmy i żyjemy wciąż w kulcie polskich reporterów wojennych. Autor jest reporterem wojennym, ale ty przyznajesz wprost, że nie chodziło o to, żeby na siłę pokazywać, że Polacy gdzieś byli, tylko żeby wybrać dobre teksty i sięgałeś po to, co wydaje ci się być no, crème de la crème konkretnych konfliktów opisywanych przez reporterów. Więc no, na przykład wojna hiszpańska to nie Pruszyński, prawda? Tylko Orwell. No, można tutaj nawet sobie odważyć się na taki sprawdzian, którzy korespondenci wojenni, którzy pisarze polscy byli naprawdę tłumaczeni masowo w świecie z tego gatunku, z polskich reporterów. Kto poza Kapuścińskim? Hanna Kral nie zajmowała się tego rodzaju działaniami. Czy Wańkowi, czy Pruszyński byli tłumaczeni, są tak znani? No, raczej nie. Wiem doskonale, jak to jest mieć wydawane książki za granicą i jak wydawca się pyta, dlaczego ma wydać 1134 książkę o Afganistanie, jeszcze w dodatku, jeżeli autor tej książki, nazwisko może nie ma, jeszcze jest do wymówienia, ale te imię, Wojciech. I dlaczego, jaki jest powód, że ma wydawać jego książkę, a nie książkę kolejnego dziennikarza amerykańskiego. Jest to dużo łatwiejsze i dużo większe prawdopodobieństwo, że ta książka precyzyjniej trafi w oczekiwania amerykańskiego czytelnika niż książka napisana przez autora polskiego. Natomiast w tej książce znalazł się Kapuściński, no bo on jest w kanonie. To jakby taką książkę przygotowywał mój przyjaciel Jason Berg, który też tutaj się znalazł, korespondent, wciąż aktywny dziennikarz, bardzo aktywny, Obserwera i Guardiana, to on by Kapuścińskiego umieścił. Mnie pewnie po znajomości też, ale kogo jeszcze nie wiem. Ja jego umieściłem nie po znajomości, bo Berg jest z tych Berków, to jest rodzina, to jest taka dynastia dziennikarska, a on jest przedstawicielem może nie najlepszym, ale naprawdę wybitny, wielkiej klasy i dziennikarz, i pisarz. On jest pisarzem literatury faktu. To jest kolejne odkrycie, ale takie przykre, że wielu wybitnych dziennikarzy w ogóle nie było tłumaczonych na polski. Już nie był ten Jason Berg, ale Robert Fisk. No, dziennikarz może kontrowersyjny, ale wielki. Też wydał wiele książek. Żadna z nich, albo mylę się tutaj, ale chyba po polsku nie została wydana. Michael Hell miał szczęście, prawda? Miał, ale John Lee Anderson według mnie już nie, dlatego że przeczytałem jego książkę o oblężeniu Bagdadu, o ostatnich dniach Bagdadu, no to jest po prostu,
to jest wielka powieść, znaczy to jest literatura wielka i świetne ujęcie tematu i ten Bagdad. Po prostu, jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek wyda tą książkę, to serdecznie Państwu ją polecam. Więc to też było dla mnie odkrycie, bo Andersona znałem, znałem jego książki, znałem jego materiały dziennikarskie, ale zachwyciłem się nim właśnie tą książką, której wcześniej nie czytałem. Poza Kapuścińskim w książce jest Radosław Sikorski. I tutaj dwie rzeczy. No może Sikorskiego relacje, jakość reporterska, może jeszcze można mieć zastrzeżenia, czy ktoś może mieć wątpliwości, no czemuż on się tutaj znalazł. A jednak przypominam, że on jako dziennikarz polski dla brytyjskich gazet zdobył WordPress Photo za zdjęcia, za wyprawę dziennikarską w samo serce Afganistanu, w środku afgańskiej wojny. To była wyprawa niezwykle trudna. I nie mówię o niebezpieczeństwa, bo to nie chodzi, dziennikarz nie jedzie gdzieś po to, żeby narażać się i później o tym pisać, ale to była niezwykle trudna wyprawa, ogromnie ważny czas i cel był ogromnie ważny, bo to dzisiaj wydaje się, znaczy dzisiaj zburzenie jakichś minaretów gdzieś w Heracie, to zaraz by zostało sfotografowane czterema cwanymi dronami, albo miejscowi by zrobili zdjęcia telefonami komórkowymi i poszły w świat. Ale wtedy to było troszeczkę jeszcze jak w XIX-wieczni podróżnicy, którzy się wyprawiali szukając Nilu i wracali, i dopiero było wiadomo, czy on znalazł, czy nie znalazł. Sikorski pojechał, żeby potwierdzić, że rzeczywiście to zostało, te minarety zostały uszkodzone. Był świadkiem i jego zdjęcia były potwierdzeniem jakby zbrodni Armii Radzieckiej w Afganistanie. Kuchnią tego wyboru była historia, którą opowiedział mi mój przyjaciel Steve Crowshaw, korespondent Independenta kiedyś w Polsce i w Berlinie. Opowiadał mi coś, żeśmy się zgadali właśnie o Annie Applebaum i o Sikorskim, i on opowiadał, że właśnie Anne Applebaum zaczynała swoją karierę jako stażystka, która przyjechała do Polski właśnie do niego, że siedziała, kręciła się po studiach w Europie Wschodniej, bo tu się najwięcej działo, więc tu szukała tematów. I pojechała do Berlina, jak mur berliński zaczął się kruszyć, bo to jeszcze nie walić. I w tym samym czasie pojechał do Berlina Radosław Sikorski. Oni tam się poznali, powiedział mi Steve Crowshaw. Więc pomyślałem, taka dziennikarska love story, aż grzech nie opisać takiego zdarzenia w tym wyborze. Obydwoje zgodzili się, żebym wybrał ich teksty, żeby znaleźli się w tej antologii, ale potem się okazało, że oni spod tego muru berlińskiego żadnej korespondencji nie napisali. No, dalsza ich historia jakby jest usprawiedliwieniem. Ale zauważyli, że upadł? Czy byli to ich należy spytać. Ja już o to nie pytałem. Znajdziecie Państwo tutaj historię i ich losy dalsze. No, Sikorski został ważnym politykiem, bo niewielu jest takich dziennikarzy, którzy zostają ministrami obrony, ministrami dyplomacji. No i wciąż broni się reportersko. A Anna Applebaum, no to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. I jest tu korespondencja Anne Applebaum z Berlina, ale na dziesięciolecie, zdaje się, po 10 lat po upadku muru berlińskiego. I myślę, że ta korespondencja więcej mówi o tym obalaniu muru niż tamta, która by została napisana nawet bez obecności Radka Sikorskiego. Tylko no wyobrażam sobie każdego reportera, który jest świadkiem tak symbolicznej sceny. Wali się mur, który dzielił Europę na dwie części, świat na dwie części. No, po czymś takim to tylko koniec historii i wszyscy mają żyć długo i szczęśliwie. I te strzelają szampany. No, po prostu jak koniec koncertu Pink Floyd i ściana się waląca. A 10 lat później się okazało, że te gruzy wiele spraw przygniotły. I owszem, towarzyszyła na pewno im euforia, ale jak to jest z tymi strzałami w powietrze? Jedni patrzą w górę i się cieszą, jak te sztuczne ognie. Nie? A niektórzy boją się huku, więc myślę, że ten upadający mur też spowodował wielu osób tam stojących niedaleko, wprawił w przestrach. Tak jak sam widziałem, jak w przestrach wielu Rosjan wprawił upadek Związku Radzieckiego i komunizmu, bo z jednej strony tak, bramy więzienia zostały otwarte, ale jak teraz wyjść i sobie radzić za murami? Życie w murach jest okropne. Pozbawione wolności, ale dużo prostsze, bo nie ma obowiązku nieustannego dokonywania wyborów. Jest regulamin, jest strażnik, on mówi, co trzeba robić, wyznacza kary albo nagrody,
a poza murami, tam już, gdzie już jest, panuje wolność, no już na nikogo nie można liczyć, tylko na samego siebie. To aż strach człowieka przejmuje. To jest ciekawe, zresztą to, o czym mówisz, o tekście Anna Applebaum pisanym dekadę po upadku muru, bo w tej antologii reportażu wojennego, a też reportażu postzimnowojennego w tym przypadku, mamy jakby dwie perspektywy. Jedna to jest opisywanie procesu upadku muru jeden do jednego. W momencie, kiedy to się wali, Niemcy spotykają się, żyjący po obu stronach muru przez tyle lat i jeszcze nie wiadomo, co się z tego wykluje, prawda? I to jest ta podstawowa rola korespondenta wojennego czy politycznego. To jest depesza, tak. Depesza, a ona już właściwie czyni korespondencję łamaną na analizę. Ona wie, do czego te procesy doprowadziły albo do czego mogą doprowadzić. Mówię o tym dlatego, że no, taka jest głównie rola korespondenta wojennego, czyli bycia naocznym świadkiem wydarzeń, które tworzą nowy rozdział historii. I teraz bym chciał trochę bardziej osobiście porozmawiać z tobą, jak często ty, jeżdżąc na wojnę, miałeś takie przekonanie, czy w ogóle do ciebie docierało to, że tekst, który wyślesz do redakcji, będzie czytelnikom i czytelniczkom opowiadał o tym, że na twoich oczach się dzieje historia, zaczyna się jakieś nowe. No, miałem szczęście być świadkiem wielu takich wydarzeń, nie miałem wątpliwości, nie wiem, czy to czytelnicy tak to odebrali, czy udało mi się tak tą korespondencję sporządzić, ale sam czułem, że na moich oczach dzieje się coś niezwykłego. To sprawiało, to było łatwe, bo ja sam czułem, że rosnę, raptem mam 1,80 m, 2,10 m, 2,40 m, razem z tym wydarzeniem. To był początek. Pierwszym takim wydarzeniem, które mi to uzmysłowiło, to była próba obalenia Gorbaczowa w 1991 roku. Takie rzeczy się nie zdarzały za mojego życia. Sekretarzy truto, odsuwano od władzy, wysyłano na przedwczesną emeryturę, a ludowi tłumaczono, że to dla dobra tam Leonida, Wasilija czy kogoś, ale nie obalano, a to był regularny pucz. Gorbaczow sobie wyjechał na urlop, a oni powiedzieli, że już ma tam zostać. A potem czołgi strzelające w budynek parlamentu, prawda? Potem te czołgi już robiły mniejsze wrażenie, bo Jelcyn strzelający się z Hasbułatowem, to jednak nie był, to nie było jednak obalanie Gorbaczowa, próba cofnięcia historii. Wtedy w 1993 roku to chodziło, kto będzie w Moskwie rządził, ale ta Moskwa już nie była taką Moskwą, jak Moskwa jeszcze za czasów Gorbaczowa. Pierwszy raz, to później mi też towarzyszyło, że zawsze wiedziałem, że jest to coś wyjątkowego, kiedy w samolocie, którym leciałem, było tylko kilka osób i wszyscy okazywali się dziennikarzami. Do Moskwy lecieliśmy pustym samolotem. Ile nas tam było? Nie wiem, 6-7 osób. Zwykle jest tak, że kiedy dzieje się coś niezwykle ważnego, to z tego ważnego miejsca ludzie starają się wydostać, zwłaszcza jeżeli to chodzi o jakąś wojnę. A w drugą stronę łatwo rozpoznać dziennikarzy, to właśnie to oni. To oni właśnie jadą, pędzą za wszelką cenę, próbują się dostać tam, skąd inni normalni próbują uciec. Upadek apartheidu był takim momentem i no to był proces, ale te wolne wybory pierwsze u nich, po których było wiadomo, że wygra czarna partia, Afrykański Kongres Narodowy, jeżeli nie zdarzy się jakieś nieszczęście, a zdarzało się, poprzedziło je nieszczęścia, to Nelson Mandela zostanie pierwszym czarnoskórym prezydentem południowej Afryki. No to było takim wydarzeniem. To czuła, że zamyka się epoka. Może nie było to aż tak ważne, ale scenografia, jaka temu towarzyszyła, ta ścieżka dźwiękowa była niezwykła. Parę razy mi się zdarzyło, że wysłano mnie poza moją strefę wpływów. Ja zajmowałem się wyłącznie Afryką i częścią Azji, Kaukazem i Azją Środkową. Z grubsza biorąc, ja tam miałem skłonności, żeby rozszerzać tę Azję Środkową coraz bardziej na południe. Zaanektowałem Kaszmir, Turkestanu. Miałem obawy, zresztą wiedziałem, że do Chin nie pojadę, więc trochę to byłaby sztuka dla sztuki. Ale wysłano mi do Hongkongu, kiedy jednoczył się albo był przejmowany przez Chiny. I to była jedna z najbardziej niezwyklejszych nocy, jakie przeżyłem, bo o północy flaga brytyjska miała zostać ścięgnięta i w górę miała pójść flaga chińska. Niedługo przed tą północą zerwała się tropikalna burza, ale taka, jakiej nigdy nie widziałem. Z błyskawicami, rzeka zamiast płynąć poziomo, to płynęła z góry na dół. Przed ambasadą brytyjską Chris Patten, to był ostatni ambasador, później był komisarzem w Unii Europejskiej, tą flagę ściągał, zlany deszczem.
patetyczna scena. Orkiestra, to kobziarze grający ten Auld Lang Syne i hymn brytyjski. Wzruszające sceny. No, to było naprawdę poruszające i jeszcze żeśmy nie mogli się tak z tym wszystkim rozstać, z Millerem, Krzyśkiem, bo to on mi towarzyszył, że postanowiliśmy pojechać, zobaczyć jak Chińczycy, żeby tych Chińczyków wkraczających zobaczyć. Pojechaliśmy jeszcze na granicę z Chinami i w tej ulewie widzieliśmy ciężarówki chińskie z łopoczącymi czerwonymi flagami, które przejeżdżają w stronę Hongkongu. I byłem strasznie dumny wtedy z gazety mojej, wyborczej, która wstrzymała wydanie, bo wiedziała, że my tam pojechaliśmy i że Krzysztof wyśle zdjęcie. I dała chyba na pierwszej stronie właśnie zdjęcie tych ciężarówek z czerwonymi flagami łopoczącymi w tej ulewie. Byłem tak dumny, że gazeta poczekała i dała tą, no, jego relację, bo ja chyba nawet nie wiem, czy tam jakieś jedno zdanie się zmieściło. Byliśmy tak zachwyceni i zmordowani, że wróciliśmy do Hongkongu, do hotelu, żeśmy weszli, zamówiliśmy po dwa piwa chyba od razu, zapaliliśmy. Dopiero później zobaczyliśmy, że ludzie schodzą na śniadanie, bo to była 7-8 rano i na nas patrzyli jak na takich żuli, takich kloszardów, co to po nocy gdzieś tam przyszli i zaczynają od papierosa, ale to było. I było takich chwili, takich scen. Znaczy co do wojen, może mniej, dlatego że zdarzyło mi się być przy wybuchach wojen, natomiast rzadko kiedy ten wybuch wojny dla nas, wtedy dziennikarzy, świadków naocznych, że mogliśmy przewidzieć, co z tego będzie, że to będzie coś historycznego. Zwykle myśleliśmy, że to będzie coś krótkotrwałego, bo jednak i ci, którzy strzelali, i ci, którzy byli zabijani, i ci, którzy się temu przyglądali, byli przekonani, że ludzie się oprzytomnieją, że przecież nie wydadzą wojny z powodu tak błahej przyczyny, jak to, że kto będzie rządził, albo do kogo będzie należał jakaś tam wieś, czy miedza będzie przechodziła trochę dalej. A potem się okazywało, że sprawy się wymykały spod kontroli i na przykład taka wojna czeczeńska, druga, przy której wybuchu praktycznie byłem, no, że ona takie będzie miała konsekwencje. Jedną z konsekwencji tej wojny jest dzisiejsza wojna w Ukrainie, bo jej sprawcą jest ten sam człowiek, który dzięki tamtej wojnie umościł się na tym prezydenckim fotelu w Rosji. Bardziej były takie przejmujące rewolucje, czy obalania, czy te historyczne wybory, bo to było wiadomo, że to jest ten moment. Czasami one były jakby dekonstruowane przez głównych bohaterów. Pamiętam, pobiegliśmy w tym 91 roku, jak już Gorbaczow wrócił do Moskwy, już było wiadomo, że nie będzie tak źle. I do parlamentu rosyjskiego, tego Białego Domu, któregoś razu zostaliśmy ściągnięci jako dziennikarze, że będzie ważna sesja parlamentu i na niej wystąpił właśnie Gorbaczow. Chyba nawet nie w garniturze, tylko w tej letniej kurtce, której go ściągnięto z urlopu i był Jelcyn. No i oni tak się właśnie boksowali, który jest ważniejszy. Gorbaczow dziękował, ale tam mówił, że to jednak to tamto, a Jelcyn już taki pewny siebie kontrował tego Gorbaczowa. I coś Gorbaczow powiedział właśnie o partii komunistycznej, a Jelcyn powiedział, że partia komunistyczna, ją można natychmiast zdelegalizować. I bo Gorbaczow, pamiętam, mówi, ale Borysie Nikołajewiczu, co wy w ogóle tam mówicie? A mówię, a Borys Jelcyn mówi, proszę bardzo, tu już jest dekret gotowy, wyciągnął kartkę i nie miał długopisu. I długopis mu pożyczył któryś z dziennikarzy stojących. To oczywiście nie miało znaczenia, ale on delegalizował RKPB. Rosyjsko-komunistycznej partii bolszewików. No więc to było takie, ale to było bardziej właśnie przez samego Jelcyna, który był mniej patetyczny i straszny, a bardziej taki w tych swoich czasach rubaszny i groteskowy, że to nie mogło być patetycznie i wykrzyknikowo. Chciałem jeszcze zapytać, gdy chodzi o te osobiste wątki i w ogóle o twoją pracę, czy ty, zmieniając się powoli w czasie swojej pracy z bycia depeszowcem, co jak mówisz bardzo kochałeś, bo i sama struktura depeszy i dźwięki nadchodzących depeszy to dawało ci dużo przyjemności. Zaczynając jeździć po świecie i wysyłając korespondencję, uczyłeś się od kogoś, myślę o lekturze czyichś tekstów, jak takie korespondencje pisać, czy to samo ci przyszło? No nie, no skąd samo? Uczyłem się oczywiście, no nie miałem jednego mistrza i nie jednego podpatrywałem, ale uczyłem się na wszystkich, których rzeczy wpadały mi w ręce. To były i książki, ale to też były teksty pisane.
były podpowiedzi, jak, pamiętam to już od kogo, nie od Kapuścińskiego w każdym razie, chociaż od niego chyba nauczyłem się najwięcej, z drugiej strony no, najwięcej, ja nie czytałem jednego materiału Kapuścińskiego, dziennikarskiego, znałem go tylko z książek. Te książki, ale te książki były znakomitą podpowiedzią. One mi uratowały życie w Afryce na przykład, że byłem trochę zepsuty łatwością pracy na początku lat 90. na Kaukazie, bo jako dziennikarz z Polski miałem straszne fory. Byłem z Zachodu, ale swoja. To tak jak się mówiło tam u nich, że kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. No mnie nie trzeba było wszystkiego tłumaczyć, bo ja trochę lepiej rozumiałem no specyfikę ustroju, te osobliwości komunizmu, niż rozumiał dziennikarz zagraniczny. No do dziś widzę zmagania, takie mordęgę dziennikarzy gruzińskich, którzy po wyborach, czy przed wyborami w Gruzji na pewno, dziennikarz zachodni, który ich wynajął, wypytywał ich, kto w tych wyborach wygra i kto jest za kim, która partia. Oni tak opowiadali, że ten to jest za niepodległością. A ten dziennikarz mówi, no dobrze, ale on jest taki bardziej socjaldemokrata, czy taki Chadek, czy tam konserwatysta, ci na niego wielkie oczy mówią, że on jest za niepodległością. To tak jak ten dowcip, który Przoniak opowiadał w kabarecie. Jak was zwać? A was? No mnie? A później jak już się z tym Francuzem uporali, czy Amerykaninem, to przychodzili do mnie i mi opowiadali wszystko to, co dla niego za pieniądze robili, tylko mnie już nie musieli tego tłumaczyć, no bo ja wiedziałem, że wtedy to był ten główny wybór. Jeszcze śmieszniejsza była historia, jak kiedyś mnie zaproszono, nas zaproszono na strajk górników do Kuzbasu i pojechał w tej grupie korespondent komunistycznej gazety, Star bodajże, z Kalifornii, czarnoskóry. I ci górnicy w tym Kuzbasie nigdy nie widzieli czarnoskórego i czarnoskórego dziennikarza i nie mogli uwierzyć, że on pracuje dla komunistycznej gazety z Kalifornii, bo o Kalifornii coś tam słyszeli. I te pytania, które on im zadawał, bo on starał się zrozumieć, żeby oni mu wytłumaczyli, dlaczego na przykład krowa prywatna jest lepsza niż krowa kołchozowa. I ta Masza, która mu tłumaczyła, że ta kołchozowa jest super, i że ona ją karmi i doi i dba o nią, a on mówi, no to dlaczego ta twoja jest lepsza? On mówi, no bo to moja. I to już było takie coraz większą dosadnością, że to jej prywatna krowa, no to inna zupełnie odpowiedzialność. Więc ja miałem lżej i na tym Kaukazie ci prezydenci i ci, którzy byli w opozycji, wiedzieli dosyć szybko, że jak ten Kaukaz się znudził po roku, po dwóch zachodnim mediom, jak już Związek Radziecki upadł, to polska prasa była dla nich jakby przełożeniem na tą światową i rozmawiali, ale w Afryce no to już nie miałem takich forów. I podpowiedzią Kapuścińskiego było, żeby zająć się nie prezydentami, tylko tymi ludźmi na samym spodzie, tymi ludźmi, których historia traktuje jak właśnie tworzywo. Jak to robiłeś? No tak jak on. Zaczepiałem, znaczy szukałem bohatera sobie. Szukałem, czy może nie szukałem, bo właśnie tym się może różniłem od moich kolegów reporterów, że ja nie szukałem bohaterów, tylko ich dostrzegałem w tym całym tłumie, z którym miałem do czynienia. Bo ja miałem szczęście nie jeździć raz do jakiegoś kraju. Owszem, były kraje, w których byłem tylko raz, ale były też takie kraje, w których byłem po kilkanaście razy. W Afganistanie spędziłem 2-3 lata w sumie, jak to się wszystko poskłada, bo jako depeszowiec jeździłem do tych krajów, jeżeli tam się działo coś ważnego. No więc po którymś razie widziałem więcej niż koledzy, którzy byli tam raz i tylko i wyłącznie raz. Ktoś, kto może innemu wydawał się niepozorny czy nieciekawy, jak ja go już widziałem wcześniej parę razy, to on mi się formował w postać taką bohaterską na przykład. On mógł pociągnąć jakąś opowieść reporterską, być bohaterem no właśnie tej opowieści. No więc starałem się nie tracić kontaktu z tymi ludźmi i szukać ich. Mieć uszy szeroko otwarte, oczy otwarte, czytać jak najwięcej. Wtedy oni się pojawiali. Kibic Freddie Macke, o którym przeczytałem w Gazecie Południowoafrykańskiej w 2010 roku. Od samego początku wydał mi się alegorią nie tylko południowej Afryki, ale Afryki. On się upierał, że wymyślił tą wuwuzelę, tą trąbkę, którą tam na stadionach trąbią i nie tylko, bo to wynalazek poszedł 15 w świat. Października w Polsce wiele osób. No więc proszę bardzo, ta wuwuzela Freddiego Macke towarzyszy wszystkim takim ważnym wydarzeniom. I on to wynalazł w roku, w którym miały się w południowej Afryce toczyć piłkarskie mistrzostwa świata. No więc teoretycznie rzecz biorąc powinien zbić fortunę na tym, prawda?
On nie zrobił parne grosze. No, zarabiał na mnie jako na dziennikarzu, bo kazał sobie płacić za wywiady. Znaczy inaczej, on nie domagał się pieniędzy za wywiad, ale żeby z nim zrobić wywiad, to musiałem najpierw kupić płytę, którą on właśnie nagrał. Płyta kosztowała 50-60 dolarów. Mogłem nie kupować, ale no, żeśmy kupowali. No więc dla mnie on był, bo nie opatentował tych praw. Najpierw te trąbki produkował jakiś cwany Afrikaner czy Anglik z Kapsztadu, a później finalnie wszystkie przypłynęły w kontenerach z Chin, z Tajwanu. No i to jest los Afryki, prawda, że niby ona może coś i ma, ale zawsze ją tak wszyscy okręcą, że i tak będzie na tym wszystkim poszkodowana. No bo tego Freddy'ego Maca odkryłem, czytając 10 akapit w jakimś tam artykule o przygotowaniach do piłkarskich mistrzostw świata. Takich znajdowałem. Mówiłeś nie tak dawno, że miałeś takie przekonanie, kiedy zabierałeś się za pracę nad tą książką, że ona się będzie kończyć na tym dużym rozdziale poświęconym wojnom dżihadystycznym. Ja w ogóle myślę, że to jest jedna z wielu największych zalet tej książki, bo wspominałeś przed chwilą o reporterze, który opisywał oblężenie i upadek Bagdadu, prawda? Ja myślę, że w momencie, kiedy wojny stały się znacznie bardziej telewizyjne, to ludzie w mniejszym stopniu czytają teraz korespondencje i relacje z wojny w tych głównych tytułach prasowych i też rozpoznawalność reporterów wojennych spadła, tych piszących, przynajmniej w Polsce. I ty pokazujesz te bardzo ważne współczesne nazwiska wciąż aktywnych korespondentów, niektórzy zresztą oddali życie w pracy, o tym jeszcze za chwilę powiemy. No ale wojny dżihadystyczne nie wykluczają innych wojen. Nagle staliśmy się państwem, za którego granicą spadają bomby i rakiety i wojna się toczy, ale ty podjąłeś bardzo racjonalną, moim zdaniem, decyzję, że opiszesz, jak doszło do tej wojny, pokazując sylwetkę Putina, ale nie wybierzesz dwóch, trzech tekstów z wojny rosyjsko-ukraińskiej, no bo to ciągle jeszcze jest proces, który trwa i właściwie trudno chyba wskazać te korespondencje takie, powiedzmy, okołowzorcowe. To prawda. Ta wojna wciąż się toczy i nie wszystko zostało jeszcze powiedziane i napisane. Może gdybym podjął się jakiejś bardziej szczegółowej, wnikliwej kwerendy, to może bym znalazł jakiś tekst, ale ponieważ ta wojna trwa, to za rok, za dwa ten tekst mógłbym zaszkodzić tej korespondencji, bo ona, jej prognoza czy jej diagnoza mogłaby się okazać zupełnie nietrafiona. Więc jedynym posłowiem, jakie mi przyszło do głowy, a no nie mogłem zakończyć na tych wojnach dżihadystycznych, zresztą można powiedzieć, dobrze, na tej ukraińskiej, no kiedyś książkę trzeba skończyć także taką o tych wojnach, ale dzisiaj mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, kto wie, jakie będą konsekwencje tej wojny, a co z innymi wojnami, taka wojna domowa w Sudanie. No, państwo o niej się nie dowiecie za wiele, dlatego że ona już została wyparta przez inne wojny, ale to jest wojna, która toczy się, czy toczyła się w 5-milionowym mieście. 5-milionowy Chartum, a niektórzy mówią 10-milionowy, został wydany na pastwę barbarzyńców i jest grabiony, plądrowany, palony, niszczony. Nikt w tym nie przeszkadza, dlatego że Sudan spadł nawet z pierwszej dziesiątki jakichkolwiek priorytetowych list, a po drugie czy po trzecie ludzie rozłożyli ręce, że no nic się na to nie da poradzić. Tam już wiele razy próbowano coś zrobić, jakoś pomóc temu Sudanowi, się nie udało. No więc czy ta wojna nie jest bardziej przejmująca nawet niż ta bliskowschodnia, albo równie przejmująca jak ukraińska? Ukraińska jest to nowy porządek świata. Bliskowschodnia to jest konflikt, jeden z najdłużej trwających konfliktów współczesności. Ale może ta chartumska, ta sudańska pokazuje, jak bardzo bezradni jesteśmy wobec tej destrukcyjnej siły wojennej. Kiedy ją się uruchomi, to już nie sposób nic zrobić. Ona będzie płonęła tak jak pożar, aż zniszczy wszystko wokół, co jest do zniszczenia i później na tym pogorzelisku trzeba coś próbować budować, a jak się nie da, no to będziemy mieli do czynienia z pogorzelcami, którzy będą wędrować, tułać się po świecie, bo przecież gdzieś żyć będą musieli. No więc te posłowie było jedyne, jakie mogło być. Znaczy, mogłem uderzyć się w piersi, nie tylko zresztą ja, bo czytam wywiady kolegów, którzy relacjonowali wydarzenia polityczne w Rosji.
i opisywali drogę Putina, myśli Putina, filozofię polityczną Putina. Czyli w zasadzie można było 10 lat temu, 15 lat temu postawić taką prognozę, że on wyda jakąś wojnę, że to może być wojna, że ta wojna nie będzie żadnym zaskoczeniem, że musi po prostu wybuchnąć, bo on do tego zmierza. Więc opisałem początki prezydentury Putina, których byłem świadkiem i tego wybuchu wojny czeczeńskiej. Próbowałem zrozumieć, że to już wtedy można było dojść do wniosku, czyim on jest zakładnikiem, dobrodziejem, wychowankiem, no, że wojna go stworzyła. A wojna go wykończy? Prawdopodobnie tak, bo wojny wykańczają nawet zwycięzców. Churchill był zwycięzcą wojennym i zaraz później musiał oddać władzę, bo ludzie uznali, że na pokojowe czasy to już chcą kogoś innego. A dla tych, którzy wojny przegrywają, historia jest bezwzględna i okrutna i sprawiedliwie, tak powinno być. Mało jest przywódców, którzy wywoływali wojny, przegrywali je i nie tracili władzy i życia. Jeden, który mi przychodzi do głowy, to jest Saddam Hussein, który wywołał wojnę pierwszą w Zatoce Perskiej, przegrał ją, ale nie stracił władzy tylko dlatego, że Amerykanie postanowili go oszczędzić, bo bali się, że może być jeszcze coś gorszego niż rządzący Saddam Hussein. Myśleli, jak to wszyscy wielcy, albo z tej wielkiej polityki, bo nie wielcy politycy, ale wyobrażali sobie, że przerobią Saddama na taką swoją marionetkę. No tylko zapomnieli, oni zawsze zapominają, że to już dr Frankenstein tworzył pewne wynalazki, które później wymykały się spod kontroli. Saddam się też wymknął spod kontroli. Jeszcze ci zapytam, jako znawcę tematu, no bo mimo, że nie jesteś już korespondentem wojennym, to piszesz o sytuacji na świecie, zajmujesz się publicystyką międzynarodową w Tygodniku Powszechnym, przyglądasz się tym rejonom świata, które polskie media raczej w ostatnich latach nie śledzą wydarzeń tam. Czy uważasz, że kolejna wojna na Morzu Południowochińskim też nam grozi, światu grozi? Znaczy, nic na ten temat ci mądrego nie powiem. Ja jako dziennikarz starałem się trzymać jak pijany płota zasady, żeby nie gadać o sprawach, o których nie mam nic do powiedzenia. Chinami ani Dalekim Wschodem nie zajmowałem się, poza tym incydentem hongkongskim, nigdy. Więc nie potrafię powiedzieć, co siedzi w głowach przywódców chińskich, ani jak na to coś mogą zareagować Amerykanie. Mnie niepokoi z tych części świata, którymi się wciąż zajmuję i którymi się jakoś tam wyznaje. Ogromnie mnie niepokoi Sahel i wszystko, co na tym Sahelu się dzieje. To jest ogromne terytorium i niezwykle groźne, bo to jest ogromna przestrzeń pozbawiona praktycznie infrastruktury. Tam się toczą wojny, tam panuje chaos, tam najbardziej te regiony dotykają wszelkie zmiany klimatyczne, tam najbardziej dotyka ludzi głód. Stamtąd wreszcie największe masy ludzkie migrują. I ten region, tam dzieją się same rzeczy z naszego punktu widzenia niekorzystne. Zamachy stanu, ewakuacja wszelkich wojsk zachodnich, które tam próbowały jeszcze coś pomagać, być jakimś strażnikiem, właśnie wycofują się Francuzi. Chyba w ogóle świat frankofoński się rozpada, prawda? Frankofoński świat się rozpada. No, trudno załamywać ręce nad tym i trudno płakać, że Francuzi wyjeżdżają z Nigru, wyjechali z Burkina Faso, wyjeżdżają z Mali. Prawdopodobnie wyjadą z Czadu też prędzej czy później. No bo to tak jakby załamywać ręce, że Armia Radziecka wyjeżdża z NRD czy z Polski. No co to będzie, co to będzie? No wyjechali, tam się radują, że Francuzi wyjeżdżają i że wreszcie może nastąpi koniec jakichś takich neokolonialnych, patriarchalnych, paternalistycznych porządków, bo Francuzi zachowywali się w tamtej części paskudnie, ale jednocześnie oni byli jedynymi, którzy próbowali, którzy mieli zdolności do zwalczania tych dżihadystów, którzy tam panoszą się jak chcą. Próbowali te regiony, te kraje przejąć dla siebie Rosjanie, ale Rosjanie są zainteresowani wyłącznie złożami surowców mineralnych, a zwłaszcza które najłatwiej zamienić na gotówkę, diamenty, złoto, o nic więcej im nie chodzi. I ten region, ten Sahel staje się taką krainą chaosu, bezprawia i bardzo obawiam się
ten Sahel będzie miał ogromny wpływ na to, co się będzie działo w najbliższych latach w Europie. I migracje, i te wojny dżihadystyczne, które przecież wcale się nie skończyły. To na koniec tej części naszego spotkania, która także jest w transmisji online, chciałem zapytać jeszcze o pamięć. Książka jest dedykowana Krzyśkowi Niederowi, z którym wielokrotnie jeździłeś na wojny, ale w rozdziale o tych, których wojna zabrała, piszesz nie tylko o nim, także o wielu twoich innych znajomych, którzy zginęli na posterunku. Myślę o tym jako o takim geście podziękowania, wdzięczności i też ważnym przypomnieniu, że byli ludzie, dzięki którym mogliśmy o wojnach słyszeć i czytać, a że no, wystarczyła jedna kula i to życie się skończyło, prawda? O tym ryzyku. No to jest taki chyba najbardziej może mój osobisty już rozdział i nie to, że on mówi o sprawach osobistych, ale bardzo osobiście traktuję, bo wybieram tych ludzi. Piszę o znajomych, którzy zginęli jako dziennikarze, których śmierć w jakiś sposób miała wpływ na mnie. Pierwszy dziennikarz, pamiętam go doskonale, Miles Tierney. Pierwszy, taki, no, wciąż to nie to, że robi na mnie wrażenie, ale no, pamiętam go, nie byliśmy żadnymi przyjaciółmi. Był pierwszy człowiek, którego dobrze poznałem, a który wkrótce zginął. No i ostatni z tych moich znajomych, dobrych przyjaciół, to oszczędzam to słowo i nie szermuję nim. Fahim Dashti, afgański dziennikarz, który uszedł śmierci w 2001 roku, bo on był w tym zamachu, w którym zginął Ahmad Shah Massoud. Tam on był tłumaczem, więc teoretycznie Dashti powinien też zginąć, a był bardzo poparzony, ale przeżył. I on towarzyszył takiej mojej być może ostatniej próbie dziennikarskiej podróży, bo na dziesięciolecie, dwudziestolecie, po śmierci Massouda w 2001 roku, 11 września i inwazji Amerykanów, 20 lat później Amerykanie ogłosili, że opuszczają Afganistan. To miało nastąpić w 20. rocznicę 11 września i 20. rocznicę śmierci Massouda. Ja pomyślałem, że a syn Massouda, Ahmad, jest teraz dorosłym człowiekiem i spadkobiercą tego swojego ojca, wielkiego komendanta. On nie jest wielkim komendantem, ale przejął taki ruch polityczny. I on nie pamięta pewnie, ale jestem pierwszym dziennikarzem, mnie pierwszemu udzielał wywiadu. Jako tam dziesięciolatek czy jedenastolatek po śmierci ojca w Duszanbe. Matka go wystroiła na komunię, w garnitur. Nie może tego pamiętać, był cały wystraszony. Krzysztof mu robił zdjęcia, więc pewnie te zdjęcia gdzieś w Archiwum Gazety Wyborczej są. I przyszło mi do głowy, że może pojechałbym do Afganistanu i z tym Ahmadem porozmawiał o tych 20 latach, o ojcu, o nim. Poznany afgański dziennikarz w Polsce obiecał, że mnie z nim skontaktuje, ale zanim nawet podał mi kontakt, zobaczyłem, że koło tego Massouda młodego, jego takim opiekunem, wychowawcą powiedział, jest Fahim Dashti, ten mój znajomy. Skontaktowałem się z Fahimem i Fahim mówi, że tak, że myślę, że to nie będzie żadnego problemu, żebym przyjechał. Myślę, że Grażyna by mi wybaczyła taką podróż ostatnio sentymentalną do Afganistanu. Grażyna, moja żona, która ona przejęła wszystkie choroby, które powinienem ja chorować. No w każdym razie te zawodowe. Jeśli nas oglądasz, to pozdrawiamy cię serdecznie i słuchaj, co on mówi. Myślę, że nie ogląda, ale pozdrawiamy. No w każdym razie myślałem sobie, żeby tamtego Ahmada się wybrać. Nie zdążyłem, bo talibowie wkroczyli do Kabulu. Młody Massoud wycofał się do Panjshiru, tak jak się wycofywał stary Massoud i toczył wojnę partyzancką w tym Panjshirze. I Fahim Dashti razem z nim wyjechał. I Fahim Dashti mówił, przyjeżdżaj, teraz właśnie przyjeżdżaj. Jest w Panjshirze, tak jak było, jak przyjeżdżałeś do nas kiedyś, znów Massoud. No to wiedziałem, że już nie przyjadę, ale tak było mi trudno. I podczas którejś rozmowy przerwała się łączność, a następnego dnia się dowiedziałem, że Fahim Dashti zginął. Właśnie w tej dolinie Panjshiru. Został zastrzelony z drona, jakimś pociskiem rakietowym. I to był ostatni z moich znajomych dziennikarzy, który zginął. I mam nadzieję, że rzeczywiście ostatni, że pewnie
młodych już kolegów nie będę poznawał, bo sam raczej żegnam się z fachem, no bo nie z dziennikarzem, jak powiedziałem, dziennikarzem będę. I tam pojawiają się, no piszę o paru osobach, których Państwo nie znacie, a może powinniście słyszeć. O operatorze Tarasie Porcyku, który Ukraińcu, który pracował dla Reutersa w Warszawie, zginął w Bagdadzie. No, parę osób, bo w przeciwieństwie, znaczy są zawody, gdzie ludzie giną częściej niż w dziennikarstwie. Jak giną górnicy w kopalni, gdzie doszło do katastrofy, czy rozbija się samolot, dostajemy informację, że zginęło 4, 10, 15, czy wszyscy 150 osób zginęło. Dziennikarze giną imiennie, bo my, dziennikarze, ich koledzy, przynajmniej staramy się zadbać, żeby przynajmniej w tym jutrzejszym wydaniu ta informacja się pojawiła, ale to też trwa tyle, ile trwa. Są dziennikarze, którzy bardziej zapisali się w pamięci i o nich się pamięta, ale są też tacy, którzy jak te gazety. Wczorajsza gazeta służy do owijania zakupów, ryby, czy jest po prostu wyrzucana na makulaturę. Poczułem jakoś tak, że warto o nich przypomnieć. Miło, że ciągle myślisz o tym, że ludzie kupują papierowe wydanie gazet, bo teraz głównie czytają w telefonach albo w... No ale ryby się nie da obłożyć telefonem. Na pewno się da, tego nikt nie próbował, mam nadzieję, to jest ta historia. Proszę Państwa, książka nosi tytuł Wojna, antologia reportażu wojennego, jest dedykowana Krzyśkowi Millerowi. Napisał swoją część, dokładając do wyboru Wojciech Jagielski, który był Państwa i moim gościem w tej części transmitowanej online. Bardzo Ci dziękuję za pierwszą część rozmowy i pozdrawiamy naszych widzów w internecie, w sieci, tam gdzie można czytać cyfrowe wydania gazet. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.